dzisiaj gościmy w Warszawie, w Śródmieściu, na mistrzostwach szkół. Wiem na pewno, że jest to już stały element, ponieważ są to już w tym roku trzecie zawody, które odbywają się tutaj na terenie województwa warszawskiego. Taka dyscyplina naprawdę lajtowa i ona jest bardzo bezpieczna i tutaj można zaszczepić tego baktyla do sportu walki, ale nie tylko do sportu walki, ale także do innych sportów, bo sprawność przede wszystkim na początku tutaj będą zdobywać. No, powstał taki nowatorski pomysł wprowadzenia przykładem Stanów Zjednoczonych drużynowych rozgrywek szkolnych w formie kolug styl. Ja od paru lat próbowałem tego typu inicjatywy ruszyć moją ulubioną, nie ukrywam dyscypliną, jaką są zapasy, bo ponieważ jestem trenerem zapasów. No ale niestety, zapasy nie kojarzą się dobrze. Rodzice się boją, nauczyciele się boją, a kolug styl jest swoją prostotą i bezpieczeństwem przekonał wszystkich. Dzisiaj debiutuje kilka szkół. Mam nadzieję, że będziemy ich częściej gościć. Wsparcie pana Wiesława Kulucha. Ja mogę powiedzieć, że zrobię wszystko jako uczniowski klub sportowy Niska, aby w tym pomóc. Jest wsparcie, tak jak powiedziałem, pani wiceburmistrz Magdaleny Wojciechowskiej, pani naczelnik Wydziału Sportu gminy Śródmieście. Żeby było jeszcze lepiej, no to myślę, że to, co za mną widać, sponsorzy, tak? Ruszą do nas szeroką ławą i będziemy mieli najlepszą imprezę szkolną w mieście.